Joanna Lichocka, Republika na żywo. Witam ponownie. Łączymy się z przewodniczącym NSZZ Solidarność, Piotrem Dudą. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie przewodniczący. Jak wygląda sytuacja strajkowa? Ile w tej chwili tak naprawdę ludzi protestuje? Znaczy, trudno powiedzieć, że sytuacja jest dynamiczna. Tak faktycznie staramy się to wszystko jakoś ogarnąć i skoordynować. Wiemy doskonale o tym, że prawie ponad tydzień trwa strajk na Jastrzębskiej Spółce Węglowej, czyli tutaj na Śląsku. Dzisiaj nad ranem skończyły się rozmowy, jest protokół rozbieżności. Faktycznie nie wiadomo, czy dalej ten strajk będzie funkcjonował. Koledzy mają iść do załóg i pytać ich o zdanie, bo to przecież załogi będą o tym decydować, a nie działacze związkowi. Wiem także, że w Warszawie jest okupowany budynek w PKP. Tam pracownicy spółki Telekom domagają się także rozmów z zarządem. No niestety jesteśmy w taki sposób traktowani. No i wczoraj też na konferencji prasowej jako związki reprezentatywne ogłosiliśmy, że już faktycznie dłużej czekać nie możemy. Chcieliśmy się spotkać z panią premier i porozmawiać o tych najważniejszych problemach, o tych postulatach, które dotyczą wszystkich pracowników, nie już tylko branży górniczej, hutniczej, tylko te najważniejsze postulaty. I tak jak wczoraj mówiłem, żarty się skończyły. My nie mamy zamiaru dłużej czekać i przygotowujemy się do czynnej akcji protestacyjno-informacyjnej. No szczegółów póki co podawać nie będziemy, dlatego aby druga strona nie zrobiła wszystko, aby nam w tym wszystkim przeszkodzić. Także będziemy na bieżąco także państwa informować. Dzisiaj rozpoczęliśmy taką dużą akcję informacyjno-ulotkową, aby społeczeństwo, pracownicy wiedzieli faktycznie, dlaczego protestujemy, żeby druga strona nie robiła pracownikom, że tak powiem, takiej dezinformacji, bo widzimy, co się w naszych, że tak powiem, mediach tych nieprzychylnych dzieje. No właśnie, bo z mediów i też z ust przedstawicieli rządu możemy się dowiedzieć, że grupy roszczeniowe protestują, bo chce im się odebrać przywileje. Chcą zwalniać ludzi, bo zakłady pracy upadają, są nierentowne, ale nie są w stanie pracownicy tego zrozumieć i protestują. A także, co pojawiło się bardzo wyraźnie wczoraj podczas konferencji przedstawicieli rządu w Sejmie, że to jest tak naprawdę strajk polityczny, który ma zaspokoić ambicje polityczne jakichś, chyba w domyśle, politykierów, ale to słowo nie padło. No panie redaktor, my wreszcie musimy tych ludzi, którzy żyją w Matrixie obok nas, ściągnąć po prostu na ziemię. Jeżeli ja słyszę oświadczenie pana ministra skarbu, pana Karpińskiego, może słowo nie zacytuję, ale coś takiego, że nie pozwolimy na wykorzystywanie niezadowolenia społecznego dla interesu aparatu związkowego. No panie redaktor, w jakich my czasach żyjemy? Jakie to znaczy, że czy jest to niezadowolenie społeczne, czy go nie ma? Ono jest i sam minister przyznał. Czyli co, my jako działacze związkowi mamy iść do pracowników i powiedzieć tak, kochani pracownicy, się w ogóle cieszcie, że żyjecie, że macie jeszcze powietrze za darmo. No, ale no przepraszam bardzo, w jakich my żyjemy czasach? My mamy konkretne, panie redaktor, postulaty, które żeśmy przedstawili w 2013 roku na wrześniowej demonstracji. My i tak jesteśmy cierpliwi. Przepraszam, czy to są jakieś roszczenia, jeżeli domagamy się ustawy, która leży w Sejmie ponad 2 lata, projekt obywatelski dotyczący tego, aby minimalne wynagrodzenie było na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Od 4 lat są zamrożone wynagrodzenia w sferze budżetowej. Od 4 lat jest zamrożony wskaźnik Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. My mówimy o takich sprawach i te postulaty chcemy przedstawiać. Czy to są jakieś roszczenia? Czy my żyjemy w XIX-wiecznym kapitalizmie? No chyba nie, dlatego tym paniom i tym panom to się po prostu w głowach pomieszało. Mm-hmm. Górnicy na przykład mówią o tym, że protestują przeciwko umowom śmieciowym, ale też mówią przeciwko rozwarstwieniu społecznemu. Zaczyna ten protest wyglądać jak protest przeciwko systemowi. No zdecydowanie tak, bo my, panie redaktor, zawsze żeśmy to podkreślali jako Związek Zawodowy Solidarność, że my chcemy rozmów systemowych. My nie chcemy doraźnych, że tak powiem, działań tego rządu. A ten rząd od 7 lat specjalizuje się w nic nie robieniu. Stąd są tego skutki. Jeżeli ja dzisiaj słyszę panią premier na konwencji Platformy Obywatelskiej, która mówi, że ona będzie prowadzić dialog i tak dalej. No przepraszam bardzo, z kim i o czym? Chyba sami sobą prowadzą dialog. Mówią, że Platforma doprowadzi do tego i prowadzi, że Polska jest krajem europejskim. Nie. Podstawowym standardem kraju Unii Europejskiej jest dialog.
rozmowa ze stroną społeczną. Polskę Platforma prowadzi do krajów zaściankowych, ci, którzy nie chcą prowadzić dialogu społecznego. Jeżeli pani premier uznaje to za sukces, że po rozmowie z panią kanclerz Merkel polscy kierowcy, polscy pracownicy będą mniej zarabiać, no to ja już kompletnie niczego nie rozumiem. No ale przecież polscy pracownicy to nie jest elektorat pani premier Kopacz, to nie jest elektorat Platformy Obywatelskiej. Ich kompletnie nie interesują zwykli ludzie, zwykli pracownicy. Te rozwarstwienie, o którym pani redaktor powiedziała, te coraz większe ubóstwo. Przecież wzrost gospodarczy może być tylko poprzez większe płace. Większe płace, większe podatki, większy CIT, większy PIT. Przecież o to nam wszystkim chodzi. Niestety druga strona kompletnie tego nie rozumie. Albo nie chce rozumieć. To jest typowa ich metoda działania. Mówi pan, że nie wiadomo, jakie będą losy protestu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ja mam tutaj informację, którą zobaczyłam chyba w biuletynie związkowym Katowickiej Solidarności. To jest informacja przekazana za Pulsem Biznesu. Ona mówi na przykład o wydatkach zarządu JSW, zarządu delegowanego przez rząd PO-PSL, złożony z ludzi PO-PSL. I między innymi przeczytałam, że zarząd podpisał umowę ubezpieczeniową. Od złych decyzji ubezpieczają się panowie na sumę miliarda złotych. Tych wydatków, o których protestujący mówili, no, dyskusyjnych co najmniej, jest więcej zarządu JSW, ale wygląda to trochę tak i od górników można usłyszeć, od protestujących można usłyszeć i takie zdania, że jest to pośrednio początek protestu przeciwko tej kaści uprzywilejowanych, którzy żerują na państwie, na pieniądzach publicznych. Panie redaktor, ma pani zupełnie rację, dlatego że żyjemy w państwie Unii Europejskiej. To się jakoś dziwnie składa, że polski management upomina się o płace na poziomie europejskim. Mówi, że mi się na to należy jak psu micha. A jeżeli my związkowcy upominamy się o płace pracowników na poziomie europejskim, to mówią, że jesteśmy siedliskiem demagogii i hipokryzji. No to przepraszam bardzo, zdecydujmy się, jesteśmy państwem Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o sprawy dotyczące tych informacji, które pani przedstawia o zarządzaniu Jastrzębską Spółką Węglową, ja nie jestem zdziwiony. Ja przez kilka lat z tym panem musiałem mieć do czynienia jako jeszcze szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. W ogóle mnie tu nic nie zdziwi. Jak można kłaść na szale z jednej strony 26 tysięcy pracowników, a z drugiej strony jedna osoba prezesa JSW. I tak postępuje minister Skarbu Państwa, narażając na duże straty kopalnie z powodu jednej osoby. Ci państwo są tak bezczelni. Mówię tutaj o pracodawcach w RP, z panem Malinowskim i jego zastępcą, czyli panem Żagurowskim, bo przecież to jest jego wiceprezydent pracodawców RP, że podczas negocjacji potrafią złożyć wniosek do prokuratury o to, czy ten strajk jest legalny. To jest to, co ja także wczoraj mówiłem. Panie redaktor, niech pan Żagurowski pokaże swój kontrakt, jaki ma, podpisany z Radą Nadzorczą, bo jestem o tym przekonany, że on sam nie chce zrezygnować tylko z jednego powodu, że wtedy nie dostanie wielomilionowej odprawy. A jak go odwoła minister skarbu, wtedy będzie miał tak zwany złoty spadochron i wielomilionowe odprawy. Mało tego, tam może jeszcze dojdzie zakaz konkurencji, kolejne wynagrodzenia. Tak, panie redaktor, żyjemy w naszym kraju, że po prostu tacy ludzie jak pan Żagurowski, tacy ludzie jak pan Malinowski, tacy ludzie jak minister skarbu doprowadzają do tego rodzaju sytuacji, a pracownikowi każą obniżać sobie wynagrodzenie. Tylko to jest taka różnica między polskim, a chociażby niemieckim pracownikiem, który jest bardziej elastyczny, bo polski pracownik nie ma z czego oszczędzać. Jeżeli mu zabraknie w budżecie domowym 10%, to nie będzie albo spłacał kredytu, albo pod koniec miesiąca dzieci nie będą miały co jeść. Niestety taka jest polska rzeczywistość, a niemiecki pracownik najwyżej sobie odłoży w czasie kupno nowego samochodu. Ale nikt w kraju naszym, szczególnie rządzący, tego kompletnie nie rozumieją. I wszystkie koszty chcą przerzucać właśnie na tego biednego pracownika. W czasie naszej rozmowy pokazujemy zdjęcia z tej manifestacji pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, kiedy była dosyć
ostra manifestacja. Niektórzy z protestujących byli agresywni i użyto wtedy przez policję użyto gazu, ale też użyto broni gładkolufowej. Dzisiaj Jerzy Polaczek, poseł PiSu, mówi, że decyzję o tym, że użyto takiej broni, podjęli działacze Platformy Obywatelskiej, bo szefowie tych kompanii, które tam działały, startowali z list Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych. No słyszałem także to, że właśnie w Jastrzębiu-Zdroju komendant właśnie prewencji, który podjął tę decyzję, startował w wyborach samorządowych z listy Platformy Obywatelskiej. Czyli widzi pani, w jakim my świecie żyjemy. Ja byłem podczas demonstracji w Zabrzu, gdzie też policja była nadgorliwa, gdzie o mało by doszło do tragedii, gdzie przepychano dzieci z matkami. To jest po prostu niedopuszczalne. Niestety tak się dzieje, dlatego też rozmawiałem z posłem Polaczkiem, aby wczoraj na Komisji Sejmowej Spraw Wewnętrznych powiedział w moim imieniu, że to jest niedopuszczalne. Ja tam byłem i widziałem, ale widocznie jedyne argumenty z drugiej strony to są argumenty siłowe. Ja nie winię naprawdę zwykłych policjantów, którzy otrzymują rozkazy. Ci ludzie też narażają swoje zdrowie i życie. Też ich wynagrodzenia są bardzo słabe. Mało tego, powiem tak, że pracownicy cywilni policji zarabiają na najniższym wynagrodzeniu, a też są pracownikami policji. Też mają wielkie problemy z utrzymaniem swoich rodzin. Ale rządzący kompletnie tego nie rozumieją. Dlatego, panie redaktorze, szanowni państwo, czas najwyższy temu powiedzieć koniec. I kompletnie my się nie przejmujemy. Ja się nie przejmuję, że będą mówić, że to jest polityczne. Bo jak brak im argumentów, to będą mówić, że polityczne. No jakie polityczne? Tak, dla mnie to jest polityczne. Bo chcemy wszystko zrobić, aby polscy pracownicy, aby Polakom żyło się w naszym kraju lepiej, aby nie było tej emigracji zarobkowej, aby Polacy zostawali w naszym kraju i tutaj chcieli mieć dzieci, tutaj chcieli zakładać rodziny i tutaj chcieli płacić podatki i ubezpieczenia. I to jest dla nas najważniejszy cel i wszystko zrobimy, żeby tak było. A te ataki, które w tej chwili są na Związek Zawodowy Solidarność, na mnie, to mnie tylko w tym wszystkim utwierdzają, że robimy dobrze i nas, że tak powiem, pozytywnie do tego działania nakręcają. Chciałby pan doprowadzić do zmiany rządu? Panie redaktor, moje ambicje są większe niż tylko zmiana rządu. To jest jakiś tam etap po drodze. Moje ambicje są to, żeby Polakom żyło się w naszym kraju dobrze, a może i bardzo dobrze. I to jest ambicją nie tylko Piotra Dudy, ale całego ruchu związkowego i Związku Zawodowego Solidarność. Bardzo dziękuję. Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, specjalnie dla Telewizji Republika. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie. Do widzenia.